Branie, kolega Jarek, jakie miałeś? Ile miał? 35 miał twój Lesz teraz. No mnie prawdopodobnie teraz po zmianie przyponu pierwsze branko będzie, czyli prawa wędka, zobaczymy co i jak. Zobaczcie, delikatne brania, delikatnie. I zobaczymy co jest. Siedzi coś niedużego. Zobaczcie, jaka pogoda. Może burzy do wiszenia, może marzy, nie wiem. Też u mnie leszczyk jest, tylko muszę zejść. Ile twój ma? 35 miał? Zmiana przyponu na mniejszy. Pomóc? Dam sobie radę. Dobrze. O, ładny. Ładny? Ładny. No nie, tylko czterech dych może będzie miał. Od razu zmiana przynęty. O, lepiej może. Za krótka sztyca jest. Ale... I nie na zero, pyza. Nie na zero, drodzy Państwo. I to jest najważniejsze. Zobaczcie, jak pięknie jest. JLK, ole, 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 zawsze i wszędzie. Mierzymy rybkę, bo o Big Fisha i tak to leci. Nie inaczej. Nie inaczej, drodzy Państwo. Teraz to masz ciężko. Zmiana przyponu, widna cieniutki i od razu, widzisz, Rafałku,
A tak to trzeba było wstrzelić się z przynętą, haczyk drobny. Mamy tylko rybkę. Zobaczcie, jakie warunki. Ale jaka zmęczona ta ryba. No, prawie 40. Ile ma? 38. 38. Tak, też jest zmęczony. To największy, zmęczony, no. No, coś się z nim dzieje. No, coś się z nim dzieje, chory. Więc rybka od razu wraca i jestem na zero. 38, największa jak na razie. Więc ostrożnie teraz i zobaczcie, jak pięknie. Jak pięknie jest na połańcu zimową porą. Ryba po przejściach wraca i jest w pytkę. Nie na zero. Pyzuś, nie na zero. Bajka, nie inaczej. Zobaczcie, jak pięknie jest. Śnieg pada, ryby biorą tą zimową porą i cóż można więcej chcieć. Wziąłem parasol w tą stronę, o, przechyliłem, zobaczcie, teraz mam lepiej, bo nie zacina we mnie i tak mi spodnie nie domokły, więc w tej pozycji 3-metrowy parasol firmy Radical daje radę, jak sami widzicie, 3 metry to jest 3 metry, zobaczcie, ile bluzę zdjąłem, jedną, bo cała w śniegu, chwilę byłem na... z rybę zmierzyć, podebrać, wypuścić i cała bluza mokra, ale mam drugą i jeszcze mam kurtkę przeciwdeszczową, jeszcze kurtkę mam, zobaczcie, sztormówkę z kołnierzem, elegancka firmy Graft. Bo wiecie, na kutrach pływają, to porządna kurtka przeciwdeszczowa, ale to później założę w razie co i tak to się prezentuje. Nie widzę trochę wędek, ale będę wychylał się. Najważniejsze, żeby nie zmoknąć. Zobaczcie, co się dzieje, jaka pogoda. A więc jedną przerzuciłem, na drugiej coś jest. Zobaczymy tylko, co zejdziemy. Ostrożnie. I ściągamy. Leszczyk. Leszczyk, no ale nieduży, ale cieszy. Tak jak mówię, zmiana przyponów. Dużo czasu straciłem na dużych przynętach. Jeszcze. Za krótka ta sztyca trochę. Niewygodnie mi coś. Zaliczony drugi. Więc zmierzymy, czy nie większy i obydwie przerzucimy. Nie, mniejszy będzie. Daj no te peny. Malutki na dnie mierzę. No ale cieszy. Dziękuję. Branie prawdopodobnie mam. Teraz nic nie widzę, zobaczcie, ale chociaż mam sucho. Cały czas śnieg pada, trzeba otrzepywać, zobaczcie sami.
coś tam delikatnie skubi, dobra, ma jechać. Już mam ryby na zero, nie jestem, to tylko tak, aby nie zmoknąć za bardzo i zobaczymy, zobaczymy. No, ta. Coś się chyba zaczepiło. No, zobaczymy. Jak jeszcze podciągnie. Bardzo delikatnie biorą. Dzwonek ledwie gra, tak dit, dit, dit. Że jakby nie sygnalizacja w postaci dzwonka, nie, nawet bym nie wiedział, że branie mam. Musiałbym kije nisko postawić i przyglądać się na szczytówki, ale coś jest, zobaczymy. Mam coś, tylko nie wiem co. Muszę zejść pomalutku, zobacz co się dzieje. I zobaczymy co tym razem. Coś niedużego. Jeszcze mi w zaczep weszło, w krzaki. W trawę mi weszło. Nie, musimy tam zejść. Musimy tam zejść, tylko żeby nie upaść. Bo mi w trawę weszła ryba, nieduża, okoń. Okoń, drodzy Państwo. Garbusek. Widzicie, garbusek wziął na pinki. Nie, łyknął. Łyknął łakomczuszek, więc musimy go odczepić. Więc idziemy na górę ostrożnie. A więc coś jest. Zobaczymy tylko co. Prawdopodobnie brzanka, bo ciągnie. Ale tak, aby się jeszcze upewnić. Brzanka. Malutka brzanka. Zapięta delikatnie. Więc rybka odpływa. Baja. Jest pięknie, nie inaczej. Zakładamy robactwo i przerzucamy dalej. Chyba coś tutaj jest na dnie tle. Nie myliłem się. Coś jest, zobaczymy tylko co. U ciebie też afałku? Więc chodzimy na dół. Na razie przestało padać śnieg, co cieszy. Wędkujemy i zobaczymy co certa, co tym razem. Leszczyk kolejny,
ale drobny, drobny. Prosimy o większe. Prosimy o większe, ale niestety nic większego jak na razie nie bierze. Więc mały pan Lesio. Certę masz? Rafał, Brzankę i ja małego podleszczyka. I wędkujemy rybka za rybką. Baja, nic dodać, nic ująć. Przerzucamy zestaw. Też masz krótką tą sztycę, nie? Takie warunki ekstremalne. Wędkujemy, przerzucamy i zobaczymy co i jak. Samochodem jesteśmy innym. Napęd na dwa koła, na przednią oś, więc musimy trochę towaru nieść, naszego sprzętu do samochodu, więc wcześniej spakujemy się i tak mówię, 2 godziny do 15 i zobaczymy co jeszcze. Tak. Tak. Chodzimy, coś jest. Albo coś było. Albo coś było. Przy schodzeniu spadło. Ale tak też bywa. Przerzucimy zestaw. Jest coś małego. Brzana, bo bije. Ale na bok mi idzie. Brzana. Podbierzemy ją. Nie inaczej. Gdzie jest? Pani Brzana. Nie. Ładna. Co to jest? Klucha. Ładna chyba świnka. Drodzy Państwo, położymy i mamy ładną świnkę. To jest, drodzy Państwo, na bank świnia. Widać po płetwie. Widać po płetwach. Mamy piękną świnkę. I tak mówię, na bank to jest świnka. Dobry. Dobry. Jak bierze? Pięknie biorą. Pięknie biorą? Pięknie. Mogę cię prosić na chwilę? No? Mogę cię prosić na chwilę? Nie, to chyba twój... Jest rybka. Mentor. Jest rybka. Jest rybka. O, widzisz? Nie? Jest rybka. Nie? To mi się podoba, takie rybka. I drodzy Państwo... Kompyza, nie? Tak, mamy świnkę na bank.
i świnia, okres małochronny, wraca do wody, nie inaczej, ale ładna taka czterdziecha. Płyń. I poszła. Dziękuję. Cześć, co tam? Co tam, chłopaki? Jaki pan? Na pana trzeba mieć wygląd. Teraz jest dylemat, czy wasz Piotrek? Sylwek. Sylwek. Żuwik. Sylwek, cześć. Cześć wam. A wy skąd? Cześć, to my z Mielca. Z Mielca. Ślązaki, tak? Kozaki? Ślązaki. Ślązaki, nie, ale wiemy, że Śląska, może świetny. Miale, Mielec? No tu. A tu, za tym, aha. No i co, połowiliście dzisiaj? No, brzane. Brzane, klenie. Klenie? Uklejki. Uklejki. No ale nic takiego konkretnego chyba, nie? Nic, nic. Konkretnego to tylko te dwa drzewa, co tu mogli, może sobie na, do ogniska wrzucić. A do ogniska, ale nie, my to jeszcze półtora godziny i zawijamy się. Każdy, nie? No. Tam pozrzucali na drogę gościa, my żeśmy wyciągali. Wyciągaliście samochodem? Samochodem i po drodze, przy okazji stwierdziliśmy, że udrożnimy troszeczkę. No. Przejazd, tak? Ale było przejebane. Można wyjechać śmiało. Można wyjechać, tak? Można, tak? Ale my tam stawiamy to tego. To chłopaki... No bo wy tym no. Fordem żeście przyjechali. No, rano. My co zakopaliśmy, się dwa razy by pchali. Miejsca. A gdzie macie tę piątkę? Cześć. Chłopaki są, kolejni są, tam dalej pojechali. Gdzie tam stoicie? Tę piątkę macie? Nie, tę piątkę to Robert. Robert jest przy Uściu. Przy Uściu, są i na zero są. Na zero? Na zero. A my osobówką. No. No. Osobówką. Oni na zero są. Poczekaj, to tam wiesz, tutaj, przy tym. Dobrze, przerzucam zestaw dalej. Przerzucam, drodzy koledzy, sprzęta dalej i wędkujemy i jest w pytkę. Fani. Fani, no. Moi. No, moi fani. No i co jest? Nie ma. Teraz się brania zaczną, godzina 13:41, to mamy jeszcze godzinkę 20 minut do 15, no i teraz powinny się brania już takie fajne zacząć. Przez większość dnia rzucaliśmy, a ja ładną świnię teraz wyciągnąłem, świnkę taką 40 ponad centymetrów, no, taka 40, 42, no, ładna świnka, no, typowa świnka, taka czysta świnka, nie jakiś mieszaniec. No i wypuściłem i akurat fani moi poznali mnie, no i przyszli, no. No i fajnie, wędkujemy jeszcze przez jakiś czas, tak mówię, ponad godzinkę i pomału będziemy bajzer pakować i zawijać się na Kielce. A więc, drodzy Państwo, dopóki przynęta w wodzie, mam okazję coś jeszcze złowić, więc wędkujemy dalej i jest nie inaczej, bajecznie, pyzuś, bajecznie. Jest coś, tylko nie wiem co. Znów idzie, bo brzana będzie. Bo bardzo ciągnie, wiesz? Podbierak dałbyś mi, Rafałku. To jest bardzo, a to chyba brzana, bo bardzo poszła w bok. Pomóc ci? Nie, tylko podbierak mi daj, ja sam. Dziękuję. Ja sobie poradzę. Jak się nie zepnie, to sobie poradzę, tylko... Coś teraz fajnie idzie. Brzana by była? Zobaczcie jak idzie. Zobaczcie jeszcze zrywy jakie. No, jak ładnie. Zobacz, patrz, pa. Zobaczcie. Brzana będzie. To nie będzie leszcz. Zobaczymy. Tylko... Brzana będzie na bank. Wymiarowo oczywiście.
Shimano jak chodzi. Idealnie ustawiony kowrotek, hamulec. Trochę ją zmęczymy, nie? Bez cienki przypon. Nie chcę się pokazać. Mało mam baterii, muszę się pospieszyć, bo zaraz mi akumulator pójdzie, więc albo rybę stracę, albo nie zobaczycie jej, bo akumulatorek mi padnie. No, tak jak mówiłem, zmiana akumulatorka, kolega mi przytrzymał ją. Podbierzesz mi ją, daj. Jest jeszcze? Zobaczymy tylko co. Brzana. Wejdź z tamtej strony, Rafałku, bo tu żyłka jest, przejdź. A ci podbiorę z tej strony. O, z tej jakoś. Ona już jest trochę zmęczona, ale jeszcze chodzi, chodzi. Może być taka, wiesz, wymiarowa na pewno. Tylko jeszcze nie wiem, czy brzana, ale prawdopodobnie. To nic nie widzimy, nie wiadomo, gdzie ona wyjdzie. Tak. Już krętlik widać. A przypon cienki to jeszcze już teraz wóz albo przewóz, poczekaj. Ładna, nie? Teraz, poczekaj, jeszcze. Musi zamach zrobić. Uważaj na do przodu. Piękna. Chyba od Jarka większa, nie? Od Jarkowej. Piękna. Coś złamałem. Przypon. Przypon poszedł. Trudno. Ale rybka. Ładna. Oczywiście zrobimy zdjęcie. Pięknie. 55, przytrzymaj. Mhm. 55, tak? Tak. 55 i taka, zobaczcie, jaka ładna. Zrobimy zdjęcie rybce. I drodzy Państwo, nasza brzanka dotlenimy w dobrej kondycji. Poszła. Dziękuję ci za walkę. Jest pytkę. Jest na dnie tnę, tylko
podciągnę, zwinę i delikatnie do góry. I tak mówiłem, widzicie, już coś jest. Tylko zobaczymy, co leszczy. Widać z daleka, leszczyk nieduży. I tak mówię, 14:28, najlepsza pora na łowienie ryb. Jak trzeba wracać do domu, to najlepiej biorą. Może ryby nie za dużo, ale jak na taką pogodę, to bardzo cieszą. Czyżby największy dzisiaj? Zobaczymy. Ile tamten miał? 38? Ten może być centymetr większy. Centymetr może być większy. Zagarko? Może być centymetr większy. I rybka odczepiona. Trzydzieści siedem, trzydzieści osiem. No i wraca do wody. Wędkujemy dalej, byku pomalutku. Okej. I 37. 37. Taki nieduży, nieduży, ale Big Fish jest jak na razie mój. 38, 37. Płyń. Rośnij. Baja. Wędkujemy jeszcze przez jakiś czas i jest w pytkę. Więc drodzy Państwo, jest godzina 14:47. Zwijamy już. Jedziemy pomału, bo dużo mamy noszenia, jakieś ponad 100 metrów, dobre. Ponad stówkę, nie? Ponad 100 metrów do noszenia, nie? Ponad 100 metrów i na kilka razy, więc wędki zostaną, będziemy się zwijać. Rafałku, weź na chwilę, weź, nie szoruj. Ja tylko powiem, że no... Że co? Nie szoruj na razie. Więc drodzy Państwo, tak jak mówiłem, dziękuję wszystkim za subskrypcję. Poczekaj, i coś od siebie powiedz. Co i jak? Ja miałem sobie odkrycie. Parę brań, parę rybek. No ale chłopaki, Robert tam na zero wszystko. Na zero. Robercik na zero, no, z naszego teamu. No. Tam z innymi kolegami, a my jakoś połowione. No, to co no, widzieliście. To strasznie delikatne te brania są. I brzany miałem 55 i certę 40 i Big Fisha prawdopodobnie jednego, no, drugiego. No, dziękuję. Proszę, dziękuję. Bardzo, gratuluję. Dziękuję. Gratuluję. Dziękuję. Gratuluję. Dziękuję. Dziękuję. Przykro mi. Przykro mi. Przykro. I jak widzieliście, Big Fisha 38 leszczyk, 37 największy jak na dzisiaj. Brzana 55, certa 42, prawdopodobnie tak gdzieś miała 41-42, świnka 42 cm, Big Fish jest mój, puchar jest mój, ten puchar do mnie należy. No i tak to leciało, drodzy widzowie, chyba że Jarek coś jeszcze wyciągnie, tak też może być. No i od nas to wszystko. I składamy się, jedziemy na Kielce, więc... Dziękuję, że wciąż jesteście ze mną na dobre, na złe. W wolnej chwili odpiszę na komentarze. Ludzik, nowych widzów proszę o subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Będą śledzić mnie na bieżąco. No i do następnego. Siema, Pyza. I pamiętajcie, JLK, ole, 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 zawsze i wszędzie. Narka. I na zakończenie... Wszyscy razem, jeszcze rybka, na zakończenie i akurat tą zwinę, już nie będę jej przerzucał, tylko zobaczymy co, ale prawdopodobnie to będzie brzana.
na zakończenie wszyscy razem, co mamy. Trzymamy. Tylko zobaczę, co jak się zepnie, jeszcze lepiej będzie. Brzana. Na zakończenie brzanka i tą już zwiniemy. Jeszcze walczy o życie, jak to się mówi, ale mała. Dobrze, zaliczona. I ta wędka już pójdzie do zwinięcia. Rybkę odczepimy, brzankę. Okej. I baja. Płyń po kość dorosłego, dziewczyno. Zwijamy podbierak. Podbierak może nie, bo jeszcze jedna wędka jest. Ale to już naprawdę chyba koniec. No i drugą. I zawijamy się na Kielce. To tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Narka, drodzy widzowie. No Jarku, jak? Mówiłem, powiedz. No powiedz, jak tam ci dzisiaj minął ten dzionek? Powiem ci tak, dużo, no złapałem z 20 ryb, na pewno złapałem. Tak? Miałem w sumie dwie ryby, których w ogóle nie wyjąłem. No te leszcze prawdopodobnie, tak? Się, nie, leszczom się ten duży tu wypiął, przy brzegu. Tak? Miałem branie. No, wędkę ze szpęgiełka i tam stoją. No. Ale w tym samym, nie wiem, czy krzak jest, czy drzewo. Tam, no. I po prostu, no, zerwałem haczyk, urwałem haczyki. No i co? Złapałem tych leszczyków. Co jeszcze zapałem? Serce zapałem. Największy ile miał? To 35? 35 największy był. Mój 7 i 38. No i tą brzanek zapałem. Zapałem cerkę, zapałem krąpika, zapałem. No i chyba tyle, no, ale połapałem ryb, jako ryb to złapałem. Połapałeś, a u Robercika tam podobno... Na... Lipa. Z to, co mi mówił, to miał dwie certki miał. Tylko. A to jednak myślałem, że zerowe, a dwie certy tylko. Robercik to i tak, jak na niego to tragedia. No. Tragedia, to u nas trochę wyżej lepiej było. Lepiej, ja też 55, brzany miałem, świnkę miałem 42, ładną wiesz, no i leszcza. 37, leszcza 38 i 37. Dwa leszcze. Po 35 to łapałem. No. Łapałem takie leszczyki, ale... No to Big Fish jest mój, musisz to przyznać. Twój, gratulacje. No i do następnego. No ale wiesz... Fajnie było, fajnie. Fajnie. Jak na styczeń, to wiesz, co robić. Nawet dom... jak ten śnieg padał, to będzie fajnie. Ale śnieg to nie? No dojebało. Dojebało. Jak to się mówi, przepraszam za wyrażenie, ale naprawdę dojebało konkretnie. Więc drodzy Państwo... I mówię ci, dużo ryb straciłem tutaj, nie mogę podbierać. Strasznie mam tu, wiesz, zobacz sobie, jakie mam tutaj dojście. No wiem. Za krótką sztycę może trochę miałeś, nie? Nawet wiesz, bo... No nie było jak, nie? No, nie było jak, no. Jak miałem na tą branie, to wędkę pod tą przekładałem. No. A nie schodziłeś niżej tu? Nie, ja się bałem, mówię. Bałeś się wejść. No ja wiem, no to... Jakby coś było poważnego, to bym... Weszedł, no. A tak to... Ale tak to mówię, niech się wyjdę, wiesz. No ale połowione to jest najważniejsze. Ryb się nie zabiera tu. Tak, i jedziemy na Kielce. Lecimy na Szczecin. No i tak to leciało.